Konsument przyszłości to jest osoba bardzo świadoma tego, że nasza planeta się zmienia, że mamy zmianę klimatu, więc musimy jeść w sposób bardziej zrównoważony. Konsument przyszłości aspiruje do takiej diety bardziej owocowo-warzywnej, ogranicza mięso w swojej diecie, może całkowicie z niego nie rezygnuje, ale ogranicza. Konsument przyszłości oczekuje, że oprócz zrównoważonych produktów żywnościowych będzie je dostawał w zrównoważonych opakowaniach, że producenci nie tylko mu dostarczą tych produktów, ale też będą one dla niego dostępne cenowo, że producenci zaangażują w ogóle w tą walkę ze zmianami klimatycznymi. Z drugiej strony konsument przyszłości jest takim konsumentem jednak zabieganym. To nie jest tak, że on będzie sam uprawiał. Jest jakaś nisza ludzi, którzy będą sami uprawiać, nawet w miastach te pomidorki, ale to jest jednak nisza. Większość tych konsumentów to ludzie zabiegani, to ludzie mający mało czasu, to ludzie, których dzień w związku z tymi nowymi technologiami, tymi wszystkimi telekonferencjami, dzień został poszatkowany na kawałki, którzy pracują w jakiś bardzo elastyczny sposób, którzy już nie jedzą trzech posiłków razem z rodziną, tylko gdzieś tam biegają z miejsca w miejsce, mają dużo obowiązków i oni oczekują zdrowych przekąsek, które ich utrzymają w formie przez cały dzień. Konsument przyszłości będzie chciał jeść coś zdrowego, ale żeby to było dla niego łatwo, bez wysiłku. Będzie chętnie sięgał po żywność funkcjonalną, po suplementy, po superfoodsy, takie jak właśnie aronie, no bo dzisiaj się tutaj spotkaliśmy ze względu na aronie. Aronia ma ogromny potencjał, wpisuje się we wszystkie jakby potrzeby tego przyszłego konsumenta, w jego potrzebę, żeby jeść zdrowo, żeby zadbać o siebie, o swoje ciało, bo też konsumenci w przyszłości to będą coraz starsze osoby, bo społeczeństwo się starzeje i zdrowie będzie wymagało od nich tego, żeby jakoś lepiej się odżywiać. Więc tu się aronia wpisuje i wpisuje się w ten trend przekąsek, bo można z niej takie bardzo zdrowe przekąski, takie między innymi energetyczne szoty, które dodają energii, można tworzyć z aronii, można tworzyć suplementy w kapsułkach, witaminy, wszystko ma ta aronia. No i wszystko, czego konsument tak naprawdę poszukuje. Szybko, zdrowo, smacznie też oczywiście. Od 2020 roku zlecenie Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw i z pieniędzy, które pochodzą z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Badamy jakość diety Polaków i badamy deklaracje spożycia wybranych warzyw i owoców. I teraz w tym momencie wszystkie te wyniki z 3 lat zebraliśmy na jednej stronie internetowej wczorajnatalerzu.pl i na tą stronę zapraszamy. Oczywiście zapraszamy dziennikarzy czy badaczy rynku, ale przede wszystkim zapraszamy wszystkich producentów, plantatorów, wszystkich, którzy zaangażowani są w promocję i produkcję super owoców, a także warzyw i w ogóle owoców, żeby tam zajrzeli, poznali swojego konsumenta, śledzili trendy dotyczące ich produktu, innych produktów. Zapraszamy. Gdy zaczęliśmy te badania, to się wydawało, że są może sceptyczni, tak, wobec tego, po co to w ogóle mierzyć. Ale potem, gdy okazało się, że mogą śledzić trendy, że dzięki też tym naszym spotkaniu, monitoringowi, my zaczynamy dyskutować o tym, czego chcą konsumenci, dlaczego oni teraz bardziej jedzą to, a miesiąc wcześniej bardziej jedli tamto. To widzę, że po prostu to środowisko jest coraz bardziej otwarte, coraz bardziej mówi językiem marketingowym. Odbywają się takie fantastyczne eventy międzynarodowe, gdzie można dyskutować o innowacjach, gdzie można myśleć, w jaki sposób sprzedawać super owoce, w jaki sposób je sprzedawać, ale tak, żeby... No i więcej oczywiście producent zarobił, ale konsument był bardziej zadowolony i chciał to kupić.